musiała pani odmówić producentom programu Agent. Na tej, wreszcie teraz rozpoczęła się czwarta edycja, w której, uwaga, weźmie udział Edyta Górniak, co było takim zaskoczeniem, także mogła pani tutaj zaprzyjaźnić się z Edytą. No widocznie Edyta ma akurat czas, to nie jest może taki czas koncertowy, bo wokaliści bardzo dużo pracują późną wiosną, latem i wczesną jesienią. Natomiast my aktorzy, dla nas jesień to są żniwa aktorskie, bo państwo chodzą do teatru wtedy, kiedy się wcześniej robi ciemno, jest taki czas właśnie jesienny, kiedy albo państwo siadają przed kominkiem, albo idą do teatru, więc ja mam bardzo intensywny czas zawodowy w tej chwili i nie byłabym w stanie, to nie chodzi o to, że nie jestem fanką tego formatu, czy mam cokolwiek przeciwko, tylko po prostu z najprostszego powodu terminowego, ja nie jestem w stanie wygospodarować nagle miesiąca na 2 miesiące przed, to jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe, więc żadne tego rodzaju, czy Agent, czy jest jeszcze kilka takich formatów, z których propozycje również dostawałam, ale one przychodzą na 2 miesiące wcześniej, kiedy ja mam kalendarz zapełniony spektaklami na 1,5 roku wcześniej. Mm-hmm. Jak mam podpisaną umowę, to już niestety raczej to się nie uda. A jak ciężko by było pani zostawić rodzinę w domu? Pani jest bardzo rodzinna, prawda? Jestem, aczkolwiek na taki wyjazd chociażby z Hotelami Marzeń, które kręcimy dla Travel Channel, jeżdżę i robię to z wielką przyjemnością i czasem taki oddech i dla mnie, i dla może niekoniecznie dzieci, bo dzieci wiadomo tęsknią, ale zawsze je zostawiam pod naprawdę fantastyczną opieką mojego partnera, rodziców mojego partnera czy moich, też mamy fantastyczną nianię, więc i tak czuję wyrzuty sumienia, bo każda mama czuje, ale jednak staram się nimi nie zadręczać, bo jest to moja praca i te wyjazdy ograniczają się do tygodnia, góra 10 dni, to był naprawdę taki najdłuższy wyjazd, kiedy mnie nie było i nie mam takiego poczucia, żeby w jakikolwiek sposób moja rodzina na tym cierpiała, aczkolwiek jest to dla nas na pewno trudne, nie przychodzi nam tak łatwo, a miesiąca poza domem nie jestem w stanie sobie wyobrazić.